No, możemy być siebie dumni. Tak, kawał dobrej roboty. Trudniejszej roli chyba nie odgrywałem. Chłopie, ty cicho siedź, bo grałeś tylko kilka scen. Kilka, ale jak ważnych. Także nic nie grałeś, tylko stałeś i się śmiałeś. Dobra, ja lecę. Idziecie ze mną? Nie, dzięki. Muszę wrócić niedługo do domu. Rozumiem. Żona zabiegana w domu, to musisz pomóc. Bardziej dziś ona będzie przy mnie biegać. A ty, Paweł? No niby mogę. Niby czy na pewno? No na pewno. Aha, do zobaczenia. Myślałem, że zapomnicie. Na razie, obyśmy spotkali się jak najszybciej. Racja. Dla mnie to nawet moglibyśmy spać pod namiotami. Od razu pod polowymi. Dobra, spadamy. Do zobaczenia. No, cześć, cześć. Ale tu jasno. Nie tyle tu jasno, co tam ciemno. My tam spędziliśmy cały dzień. Ach, racja. Graliśmy tylko kilka scen. Ale i to jakich? Będziemy tak stać? Rzeczywiście, możemy iść do mnie. No to idziemy. Mieszkasz w tej kamienicy na końcu? O, zapamiętałeś, miło. Szkoda, że tak dawno u mnie nie byłeś. No to pora to nadgonić. W domu mam naszą ulubioną rosyjską wódkę. To tym bardziej idziemy. Pamiętasz, które piętro? Mnie się pytasz, twoja kamienica. Trzecie piętro. I ostatnie zresztą. W planach jest budynek na 20 pięter. No, ciekawe kiedy oni by go zrobili. Chyba w 50 roku. No to zapraszam. Wiesz czego polać? Wiem, ale ty przynieś, bo mi już nogi wysiadają. Okej. Trzymaj! O, dzięki stary. A, tego potrzebowałem. Kogoś się spodziewasz? Nie. Powiedziałem, że jestem w pracy do jutra. Poczekaj, otworzę. Kopelat! Jaki kopelat, świrze? Widzieliśmy się dzisiaj. Hehe, wchodź! Nie, ja tylko na chwilę. Pamiętasz, co pożyczyłem ci ostatniej soboty? Mój gramofon? Nie chciałem tego szwabskiego szajsu. Twoje radio. O Boże, no tak. Naprawiłeś je? No pewnie, że tak. W końcu mówią na mnie majster. Nie dość, że dusza artysty, to jeszcze instynkt fizyka. Hehe, a z ciebie niezły kabareciarz. Czyli nic się nie zmieniło. No nic. To ile chcesz za naprawę? Żartujesz sobie? Proste, że za darmo. Pomoc przyjacielowi nie wymaga zapłaty. Nawet symbolicznie? Nawet. Zachowaj je dla siebie. A może czystej rosyjskiej wódki juktorzy, nie? A ty ile żeś wypił, że z ciebie taki poliglota, co? Hehe. Jeszcze nic, tylko jak to mówiła moja babcia, język wroga trzeba znać. Co racja, to racja. Chociaż teraz jest spokój. Czy taki spokój, to ja nie wiem. Już od dawna burzy się w Japonii. Ale Japonia to świat i ludzie. Gdzie nam do Japonii? Najważniejsze, że jesteśmy bezpieczni. Racja. Dobra, ja już lecę, bo mi żona obiad wyje. Na razie. I kto to? Romek. Kojarzysz go? Bo z tego co widzę, to już masz prawo nie kojarzyć po tylu kolejkach. A, nie rób ze mnie idiot, od setki główka nawet nie boli. Dobra, dobra, wiem co się z tobą dzieje po setkach. A zresztą teraz to nieważne. Sprawdźmy jak działa radio. A, przełącz to! Dobra, tylko mi nie przywal. Co jest? Nie wiem, może to... Ciii! Uwaga, uwaga! Co jest? Sieci słuchaj! W dniu dzisiejszym, czyli 1 września, olbrzymi niemiecki pancernik Schleswig-Holstein zaatakował półwysep Westerplatte. Oficjalnie ogłaszamy rozpoczęcie wojny na terenie państwa polskiego. Prosimy o zachowanie trzeźwości umysłu i ukrycie się w bezpiecznych miejscach.
Osoby przynależące do wojska proszone są o stawienie się w punktach zbiórek jednostek w celu przeprowadzenia weryfikacji w stanie zagrożenia. Wyłącz to! Czekaj chwilę. Armia Rzeszy Niemieckiej zmierza w kierunku Warszawy. Mniej więcej w czasie ataku na Westerplatte został zbombardowany Wieluń. Prosimy ukryć się w bezpiecznym miejscu, aby dobrze przeżyć na wojnie należy... I co robimy? Myślę, że teraz należy panikować.